uważa pan, że dla dzieci powinny być szczepienia obowiązkowe? A wie pan co, uważam, że tak. Tak, myślę, że tak. A moim zdaniem takie jakieś alternatywy nie za bardzo jestem nachylony na takie alternatywy. Dzieci powinny być szczepione. Tak, powinny być szczepione. Mimo różnych głosów, że nie. Zdecydowanie powinny być szczepione. Niektóre tak, jak są chore. A takie szczepienia ochronne powinny też być? Jak są dzieci takie, co wszystko łapią, to powinny być zaszczepione. Spokój. Jakby nie zastanawiałem się nad tym tak głęboko, ale trzeba wziąć jakby za i przeciw wszelkiego rodzaju dowody, czy jest szkodliwość przy szczepieniu, czy nie. A pan uważa, że jest, czy nie? Nigdy tego jakby nie sprawdzałem aż tak dokładnie, czy w wyniku szczepień były jakieś powikłania, czy lub powiedzmy takie następstwa, które spowodowały zagrożenie życia lub według, czy wskutek szczepień, powiedzmy ktokolwiek zmarł. Nie sprawdzałem tego nigdy, ale no, trzeba by było się nad tym zastanowić. Ciężki temat. Osobiście jestem za. Jakbym miała dzieci, to myślę, żebym szczepiła. Ale to też sprawa indywidualna, więc czy są dobre, czy niedobre, to już każdy musi sobie sam stwierdzić, to nie mi się wypowiadać. Ja osobiście bym szczepiła, no, mimo wszystko. Ja jestem przeciwko szczepieniu. A dlaczego? No, bo jest udowodnione, że to nie jest tak. Każdy rodzic podejmuje decyzję sam, jesteśmy dorośli, sami podejmujemy decyzję. Ja podjęłam taką, że zaszczepiłam, więc ja nie oceniam. Wydaje mi się, że ja postąpiłam poprawnie, a jeżeli ktoś uważa, że nie chce szczepić, nie szczepi, no to jest decyzja dla niego, tak? To jest jego decyzja. Ale na przykład teraz chcę się wybrać w podróż i też się szczepiłam przeciw żółtaczce, bo chcę jechać do innego kraju, gdzie jest szczepienie zalecane i ja się zaszczepiłam w trosce o swoje bezpieczeństwo i tyle. Takie jest moje zdanie. Uważam, że to powinno, każdy rodzic powinien decydować o tym osobiście, nie? Że to nie powinno być jakoś odgórnie nakładane, że musimy szczepić, że każdy, kto chce, niech szczepi, kto nie chce, nie szczepi. Dziękuję i tyle. Na pewno. Na pewno. Mój syn jest szczepiony, znaczy ja nie mam z tym problemu w ogóle. A to jest każdego sprawa po prostu, jeśli chce dać szczepić dziecko albo nie, ale myślę, że to nie wychodzi na złe. No, trudne pytanie. Trudne pytanie. Myślę, że powinny być szczepione, chociaż zawsze jest to ryzyko. Musimy też liczyć się z tym, że podejmujemy ryzyko, ale na pewno mniejsze niż nieszczepienia. Oj, nie wiem. Ja swoje dziecko szczepiłam. Nie miałam z tego powodu żadnych problemów, dziecko nie miało problemów. Wie pan co, trudno mi powiedzieć. W tamtych czasach, no ile, mój syn ma 40 lat, no to nie wiem, nie słyszałam, żeby były jakieś powikłania. Ja nie słyszałam, co nie mówię, że nie było, nie? No a teraz coraz więcej się mówi, że jednak te szczepionki troszkę inaczej wyglądają, ale trudno mi powiedzieć, mimo wszystko mi się wydaje, że jednak powinno się dzieci szczepić. Tak, powinny być. Absolutnie tak. Tak, bo teraz jest dużo chorób, a przez zimę to no, warto się szczepić. Tak, przeciw wszelkim chorobom to tak, ale w zależności przeciw są te szczepienia, nie? Oczywiście. Powiem tak, sam zawsze byłem szczepiony, nie mam niestety aktualnie dzieci, aczkolwiek myślę, żebym szczepił. Skoro moi rodzice, że tak powiem, zaufali temu, to czemu miałbym ja nie zaufać? No tak, no oczywiście. Każdy był szczepiony, ja, pan, koleżanka. Jak chodzi o szczepienia ochronne, to ja jestem jak najbardziej za wykonywaniem tych szczepień. Moje dzieci były szczepione, ja byłam szczepiona, nikt nie miał żadnych skutków ubocznych. Natomiast na pewno pomogły te szczepienia niejednokrotnie. Jeżeli są ludzie, którzy uważają, że z tych szczepień, w wyniku tych szczepień pojawiają się jakieś nowe choroby, jakieś nowe utrudnienia w życiu, typu jakiś autyzm, jakieś inne
takie psychiczne, prawda, problemy, no to być może mają jakąś rację, ale tu chodzi o zdrowie. Jeżeli dziecko ma 40 stopni, jest chore i ta odra jest jakaś nieposzczepienna, słabsza, no to naprawdę o czym my mówimy? No, ja sama byłam szczepiona i moim zdaniem są ważne. I powinno być to obowiązkowe. Tak. Kiedyś to było obowiązkowe szczepienie, bezdyskusyjne, a teraz jakoś to chyba się rozlazło. My mamy też krewniaka na zachodzie w Niemczech, w Berlinie. Ja to wczoraj jeszcze odnotowałem, żeby im przekazać do Niemiec, czy też to mają, bo to szczepienie, żeby to robić. Tak, taki skrót jest nietypowy, nie pamiętam, Robok, tam coś, B5 czy coś takiego, tam końcówka jest B5. Ja myślę, że te szczepienia powinny być. Człowiek nie powinien uciekać, bo czas nam ucieka. No i co potem będzie? Płacz i zgrzytanie zębów, jak dziecko odchodzi. A starym tu się żyć i 100 lat godzi oczywiście.